Mamy mocny F. Jednak mój stary nie jest kompletnym dupkiem. Idziemy na premierę jego filmu. Szacun, właśnie mam się z nim spotkać w Onsbis. Żeby ogarnął jakiś smoking i uderzam na czerwony dywan. Ja czy mogę do niego zadzwonić? This is James DeSantis' personal line. If you've received my resume by email and would like to discuss how my combination of Dobra, ty. Co my tu mamy ciekawego? Nic. Jaką mamy misję? Mamy misję dla Michaela, czyli pewnie premiera tego filmu. To idziemy. Couldn't they have popped him in the suburbs? Dobra, czekajcie, czy to jest daleko? No, bardzo. Ale dobry samochód w sumie. A tu jest ten z tymi dolarkami. Gdzieś on jakiś ultra nie jest, bo są znacznie lepsze, ale dużo lepsze to niż z reguły nam dają te wozy. Jakieś takie średniawe. Szczerze to na Hellet Luz można by było kiedyś się jeszcze umówić. Kto jeszcze ma tego Hellet Luz? Bo ja to pewnie będę jeszcze grać. Nie raz tą grę. Tylko no z powodu braku czasu tak mniej się zdarza. To Kacper, slogan też masz, Hell Let Loose, tak? A właśnie, a jakie macie propozycje jeszcze gier? O, jest Kikobi. Siemanko, witam. Akurat jak się rozgadałem i powiedziałem wszystko, co miałem wam do ogłoszenia, to teraz ludzie zaczynają przychodzić. I zaraz jeszcze przyjdzie Dishtar i się spyta, czemu nie ma Dark Soulsów. A ja mu powiem, że może nie ma i że dzisiaj też nie będzie. Mogę samochodem tu stanąć? Ty, mogę. Jest dalej w kolejce? Wyłączyłem już. Byłem 32 w kolejce teraz, ale powiem wam, że ogólnie byłem 106 od godziny 16, więc nie było po prostu. Więc było po prostu bez sensu. Już go wołasz? No nie wołaj go. No. Będzie chciał, to przyjdzie. Czarny garnitur, proszę bardzo. Elegancki. Musi być elegancko. Co jest? Czekajcie. Inny mam kupić? Ale przecież jest. Co ja mam tu zrobić? No to zobaczyć, co ja mam tu zrobić. Cel podróży. To jaki mam kupić? Piraci z Karaibów? Ale co z nimi? Co jest? No kupiłem wszystkie. Słyszałem propozycję gierek. Chodzi o to, że będą derby streamerskie na urodziny. W listopadzie, jak mam urodziny, to zawsze coś organizujemy. No i teraz zrobimy streamerskie derby. Znaczy derby streamerów, także będzie się działo. Dziennik. O, tutaj może. Załóż swój smoking w i uda się na premierę Krachu. Mój smoking? I to smoking. O, naprawdę, a ja kupiłem wszystkie garniaki. No, będzie się działo. Będziemy się mierzyć. Prawdopodobnie w LOL i Valorant to jest taka podstawa w turniejach, więc... Więc pewnie to będzie. I jeśli macie jakieś propozycje czy gierek, powalcie śmiało, to ten. To coś wtedy może wybierzemy z tego. Cesik, ale już jest Valorant ze strzelanek. Także no CS-a to już raczej nie będziemy brali wtedy. No CS to połączenie Overwatcha, ten Valorant, połączenie CS-a z Overwatchem, no to już mamy to. A Timberman? Co to jest Timberman? Czekajcie. Zerwiemy mu tą rozmowę. Timberman, co to jest? Bo ja to kojarzę, to... A, to... Dobra, już wiem, co to jest. Widziałem to. Ale to na turnie nie bardzo, nie? To jakieś takie PvP bardziej powinna być gierka. Może Tekken? Problem jest taki, że nie wszyscy mają Tekkena.
A nie bardzo bym chciał ludzi zmuszać do Tekena. Fajnie by było, jakby oni zrobili go darmowego. Żeby sobie tam te nowe postacie najwyżej kupowali ludzie. Bo tak to bym chętnie wziął Tekena. Właśnie chętnie jakąś bijatykę bym miał. To było naprawdę super. Że nie ma żadnej bijatyki darmowej chyba. No, kiedyś było na telefonie, pamiętam. P-R. Oh, Pop, chill. I'm done spraying this shizzle. Let's take a drink. O, David. Czyli będzie jakiś problem. Hey, Devin, look. I need to say about Molly, man. I'm sorry, but I didn't do it. I told you to slow it down, slick. It was an accident. I was there, but I had nothing to do with it. Sure, yeah, hey. You made a fool out of me, Michael, and that is something I'm not gonna forget. Look, Devin. Jeszcze premiera filmu, coś czuję. I'm sorry. I feel bad for you, but you don't threaten me, because this movie's happening, all right? So let's just calm down and try to be friends again. Oh, absolutely, Slick. Forgive and forget. Namaste. Hey, we're here. Namaste. Nie mówcie tak do Michaela, bo ma flashbacki. Ale te fotografie już są. Idziemy na czerwony dywan. No hello. Hello. Tu mi nikt zdjęć nie robi. Chyba na nikogo nie obchodzimy, bo nie jesteśmy aktorem. O, wywiad. O, ten gościu znowu. Ciekawe, co zrobi, jak Michaela zobaczy. I no nie zobaczył Michaela. Kurde. I may be a lecherous old has-been, but I'm a has-been with a premiere at the Oriental Theater on Vinewood Boulevard. I'll see you in there, kid. Hey, thanks. Enjoy the picture, everyone! Mr. Richards, hi, if I could just bother you for a second. I'm Laszlo from Fame or Shame, but I do some acting on the side. I was wondering if... Oh, yeah, of course. You should come see me, kid. I think I got a project that would be perfect for you. Oh, that's fantastic. Teraz Michael się wtrąci. The closet. Really modern stuff. Pervert. No, she's lying, okay? I never had surgery. Come on. Milton, hi. Sorry to bother you. Quick question. Get in here tight. Loved the movie. Oh, thank you so much. I appreciate it. When you were that polar bear and you had to eat your baby, I mean, that okay. was... Okay. All right, Jesus Christ. That was emotional. Stick and I just have a hug. Okay. That really affected me. All right, I gotta go. Thank you so much. Excuse me. Come on. Come on, let's get in there. Ah, Laszlo. Oh, shit. Come on, shit. Where the hell is she? Looks like she stood you up. Hey, hope I'm not too late. I wouldn't miss this for the world. Devin, the fuck are you doing here? Hey, what a movie, huh? Oh, będzie akcja. Congratulations, Mikey. We did it. Hey, let's get a picture, huh? You, me, the proud producer. Such a pleasure working with you. You see, I was here. Unlike your wife. Seems to be stuck at home. You twisted fuck. You're a dead man. Let's go, Jim. Come on. A, żonkę zamknął w domu. Ty, ale jest fura. Bierzemy tą. Uratuj swoją rodzinę. Masz 2 minuty, żeby poświęcić się dla swojej rodziny, fujara. Nie zdążę tam 2 minuty. No, I didn't. It was an accident. I would never do anything to put you in danger. Shit. All right. Okay. They'll be fine. They're tough. This is just a movie guy, right? He's not a gangster or anything. No, he's not a gangster. He's just extremely rich. He says he's got all of these connections. O kurde, jest. All right, Jimmy, you keep yourself concealed. I'll go get the girls. Co to za ekipa? Nie, bo tu chyba z Gnatem trzeba wbijać. Daddy's home, you ass pricks! What if I'm sitting with Tracy?
Okay, okay. You two stay here. Keep your heads down. Be safe, baby. Don't you worry about me. Oh, it's okay. Clear the building! No one! Aplikację ci wyłączyło po prostu? Nie mogłeś włączyć? Fire in the hole! I granata wrzuciła. Nie mogę. Tam jeszcze jeden. Not yet. Stay put. Tak to się easy strzela, nie? Dobra, patrzcie na to. Kurde. Czek załatwiłem. Nie, schowałem broń. Fuck. Dzieci, co? Okej. Okay. Dobra, uda się do swojej rodziny. Na pewno będą zadowoleni. Co się dzieje? Trace! Co się działo? Nie strzela. I got you, you dick! No, it's gonna be alright! No, it's not. What was that? Someone there? O! Ktoś bił. I'm gonna start shooting! Franklin? Trevor? Do której z nich? You like that, don't you, huh? Take it off. Ah, to ten. Sin. The fuck off me. I thought I was on that guy. Oh, so you sit on his face? It's called teabagging? Nie, to nie Trevor jednak. Good though, huh? Right, listen, I'm gonna make a call. It's all gonna be okay. Poczuł się jak w grze. Całe życie na to czekał. Krahan Crate. Nieukończone. They came to my house, Lester. Cześć, Stuart. Siemanko, siemanko, witamy. Co tam słychać? I hate to say it, but Meriwether isn't short on excuses to come and kill you, nor is Devin Weston. I ain't looking for perspective, Lester. They came after my family. All right, right. I don't know what to say. Does this change where you stand on the Union Depository? Hell no. We move on that right away. Before it gets any hotter. That's smart. Oh, isn't it here? I'll get word to Frank and Trevor. O, spoko, coś tam dzisiaj ten? Też ogrywasz? O, a w New Worldzika grasz? Też się za to wziąłem? No, namówili mnie tutaj ci właśnie, co tu siedzą. Namówili. Ty, ale co jest? W ogóle kolejny raz Dishtar jest prowodyrem grania w jakąś gierkę i później nie przychodzi, bo nie ma następnej gierki. Przecież on chciał chyba, żebyśmy grali w GTA. Teraz mówi, że nie ma Dark Soulsów, to nie przychodzi na streamka. I Kobe chyba też, nie? Chyba też. Coś. Wiem, że tamta babka nie miała stanika. I daj tą furę. Nurdzika odpuszczasz? W sumie też bym odpuścił, ale no już siedzę trochę w tym New Worldzie. Chciałem jego pograć, nie przez to, że te kolejki to jest masakra, bo tam niby 1000 osób w kolejce. Okej, okay, wszystko fajnie, czy tam 2000, no super. Tylko, że jak kolejka ze 109 w 4-5 godzin schodzi do 30, no to come on. Michael, did you find them? 70 osób w tyle godzin? Także albo się gra na pustym serwerze, który pewnie niedługo umrze. Albo wchodzi się na serwer i już się nigdy z niego nie wychodzi, bo jest taka możliwość też, no. Chociaż niby twórcy New Worlda cały czas kombinują, jak przerwać to. Co my tu mamy? Jakieś takie losowe wydarzenie?
No sporo osób gra, sporo. I tak naprawdę to właśnie nie lubię czegoś takiego, kiedy wszyscy w coś grają i ja też mam to streamować. Jakoś tak mnie to zniechęca później. Piję benzynę, wyciągnij mnie. Okej. Żeby mi moje furki nie zniszczyło. Za blisko podjechałem. Alan Wake Remaster. Właśnie. Widziałem, że właśnie robią, ale... Na razie muszę to pokończyć i później biorę się za remaster Dark Soulsów. Aha, nie tu poszedłem. Fajnie. A później? Co mieliśmy później? Mieliśmy coś na pewno po Dark Soulsach grać. A to Alien Isolation to też ktoś pisał, Testoni pisał, żebyśmy grali, ale też nie jestem w sumie tego pewny. Szczerze to... Aha, Fira, zastanawialiśmy się, żeby przejść sobie jakiś horror, że Fira może byśmy przeszli. No zobaczymy jeszcze. Zanim przejdziemy Dark Soulsy to... Okej, okay, już nie trzeba. Wracamy. Demon's Souls Remake, tylko to jest na PC-cie w ogóle? Chyba nie, a problem taki, że teraz akurat niestety nie mogę podłączać Play'a tutaj. Także, średnio. Amonga? Ciężko by było rozdzielać punkty, dlatego że tam masz dwóch impostorów i ludzie mogliby bardzo stronniczo grać, a to chodzi o to, że dwie drużyny by były, nie? Mogliby sobie gdzieś tam napisać w wiadomości prywatnej czy coś i by, wiecie, oszukiwali. Trace? Johnny, are you okay? Yeah, sure. Why not? Cause some guys came to our house with automatic weapons, maybe? No to może nie będziemy grali. Szczerze to jakoś tak wydaje mi się, że on jest dosyć długi i niezbyt ciekawy i mnie to zniechęcało trochę. Czekajcie, jak ja mam tu... A, piratów jeszcze z Karaibów mieliśmy. Właśnie. Z którego roku są w ogóle ci piraci? 2002, 2009, coś takiego mi się kojarzy? Jakoś ten? Jakoś z tych czasów? Nie, 2009 to chyba za późno. 2002 coś mi się kojarzy. Jestem pewny. Tylko problem jest taki, że one nie działają zbytnio. Chciałbym jakiegoś patcha znaleźć tam. Ty co? Jestem dalej tu siedzi. Dobry gościu. No, trzyma się tak razie, super. Powodzenia. Godzionka tam. Znaczy wieczoru w sumie. I szerokości przede wszystkim, skoro jedziesz. Yeah, son. Hey. Sorry, I'm late. Oh, we were just talking about you. Well, don't worry. Another few hours, you never have to talk about me again, Trevor. You're the one who likes to talk. Ale przeszedłem kiedyś tą grę, także będę też kojarzyć, tylko może coś tam zesterowane. Fuck you, excuse me! No dużo grałem w piratów kiedyś. Przeszedłem to z 5 razy może. Okej, this is it. Tryb bitwy w Sea of Thieves, tylko problem jest taki, że chyba nie można gry prywatnej zrobić. Ale Sea of Thieves nie są też grą darmową. A raczej większość tam nie będzie miała tej gry. A sekreciki to tak, w sumie sekreciki to mogą być. Ciekawe. Ja to grałem, to sekrecików się nie szukało. The other guys will be drilling, taking what they can. You're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, okay, let me show you the board. To recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole Monopoly. In the side of the bank and we take 10 out. Osób Monopoly. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank.
They're excavating a new part of the metro network around there. Kartik nie był na punkcie, nie? We'll need choppers for the getaway too. Trevor has one we can use. The other can be bought. The guys on ground need a getaway car, so get something fast and tough and modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. It's got to be stored in a parking garage near the UD. There's going to be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. W grupach Monopoly. The details. Dwóch drużyn to 2 na 2 trzeba by było grać chyba gdzieś, nie? Hijacking the armored cars and so on. Cześć, Rafał. We've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? Paru ton złota. 4 tons in total. A to jest ten ostatni napad chyba, tak? To divert into the cage we're hitting. Porobacie, żeby wyszło. Okay, last thing. You remember that underpass? Nie, no to, ale to musimy się w 5 godzin zmieścić ze wszystkim. Na jednego streamka, nie? Jakby derby się skończyły. Michael? Subtle or obvious? What's it going to be? Subtelne czy oczywiste? Próbujemy subtelnie to zrobić, może co? Tego czasu była na Epiku, no ale pytanie, czy wszyscy ją będą mieli? Bo wydaje mi się, że nie. Ja chyba jej nie mam nawet. Bo może mam? Nie pamiętam. No, zrobię to subtelnie, co? Oh, you want him to give you the medal? Okay, well, it's gonna take a big crew. Two gunmen, two drivers, and a hacker. First gunman comes into the bank with you. It helps you move the gold into the reinforced hot rods. Second gunman is there to take down the armored cars. Dobra, weźmy go. Strzelec? Mr. Abolaji, solid. Czekajcie, bo chyba Kamil napisał, czy gramy ten o 21 fazmofobię, czy o 22. Take him on a job. To jest ta pierwsza starcia. Driver number one takes the wheel in the fourth. I będzie, mniej hajsu będzie, ale trudno. O, bo dobra, bierzmy tego. Okay. This one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure. Twierdza w multi. Ona chyba też nie jest za darmo, szczerze mówiąc. Ty to i tak wszystkich muszę wziąć, to co to jest za sens? O, tego bierzemy dalej. Może da radę. Dobra, zatwierdzamy plan. Jakąś szybką strategię na multi darmową? Może to jest jakiś pomysł? Jakoś tak, żeby w godzinę się rozgrywka skończyła. StarCraft. StarCraft jest za darmo. Tylko, że nikt chyba nie grał w StarCrafta z tych osób, co wybierałem. Naprawdę. Chyba nie będzie ani jednej osoby. Heroesy, ale Heroesy nie zrobimy w godzinę. Chyba, że na naprawdę malutkiej mapce. Ale Heroesy też nie są za darmo. Że problem jest taki, że zrobimy sobie derby, weźmiemy StarCrafta, a tak naprawdę nikt z nas nie umie grać w StarCrafta. Także ten. Nie ma mojej fury. Dobra, na policyjnym parkingu wypełniłem Los Santos, są policyjne wany z kolczatkami. Haker szuka gauntletów do tuningu, niedługo wyśleci e-mail. Spoko. Dobra, w sumie to nie, nic od niego nie potrzebuje, nie wiem po co dzwoni. Wota, World of Tanks? Tylko problem jest taki, że tam trzeba rozwijać czołgi. I czy tam można grę prywatną zrobić, żeby zagrać sobie takie 5x5? Ty, jakby dało radę, to tak, to można. Tylko, że... Słabe czołgi, czołgi będziemy mieli na pewno. No to... Lipa. Trzychota jest za free, kopywam 3, mogę udostępnić, tak samo jak twierdzę. Ale to 10 osobom możesz udostępnić. Co jest ty? Nie ścigałem, a jeszcze nic nie zrobiłem. Au, no ej!
trzeba uciec i jeszcze raz tu chyba przyjechać. W celach niekomercyjnych? No ale to są cele komercyjne, jakby nie patrzeć. Wszystko co jest na Twitchu jest komercyjne, chyba. Oddaliłem się od komisariatu. No oddaliłem się, bo mnie policja ścigała, może dlatego. To za głupie ten. FS-19? Co to jest FS-19? Bo ja nawet nie wiem. Symulator farmy? Ty, ja mam broń. The duty officer will handle any inquiries. You can't go back there. Co jest ty? Bany dobry był. O, rokecik! Rokecik, to jest coś! Właśnie! No, to jest gierka! W rokecika to można wziąć do turnieju. Tylko pytanie, czy wszystko po jednym meczu, czy na przykład niektóre rzeczy po dwa, jakieś mecze albo po, wiecie. Ich pogubić, ale na prędkość to ich nie zgubię, nie? Kurde, co oni tak ścigają? Nie no, LOL będzie. LOL i Valorant na pewno będą. To już są takie gry, które no, z reguły są turniejowe i no, trzeba je wziąć. Tego wyjścia nie mamy. Let's go, no ale Valoranta już mamy, także... Także strzelanki już są. Moba jest, strzelanka jest. No i jeszcze rokecika, no to będą samochodziki też. To rokeszy gdzie? A co się interesujesz tutaj? No? Nie, my po prostu ten robimy. Derby streamerskie i będziemy grali. Także Matthewu, Kamilu, będziemy trenować do listopada Rocketa. Muszę się nauczyć się latać w tej grze. Co to za trenowanie? No przecież wszyscy będą o tym wiedzieć. Wiesz, ja zaraz będę wszystkim pisać, że będzie Rocket i będą trenować. Ty, a może fazmofobię? Ale fazmofobia nie jest za darmo, no właśnie. Ile tych glin tutaj? War Selection, to jest szybka strategia. Bo 4 gierki to myślę, że już wystarczająco by było. Ja nie wiem, czy 3 gierki nie wystarczy. Na przykład możemy zrobić 2 gierki w LoL'a. Gorzej, jak będzie trzeba rewanżyk zrobić, bo będzie 1-1 w LoL'u, nie? No, myślę, że tak chyba powinniśmy zrobić. 2 gierki w LoL'a, ewentualnie rewanżyk. A, graliśmy... A, dobra, wiem co to jest. Dobra, nie, nie, może darujmy sobie strategię, co? Bo to War Selection też mi się wydaje, że to nie będzie takie... World of Warships. Ale tam chyba też nie można prywatne gry zrobić. I, no i wszyscy... Problem World of Warships, World of Tanks i tego typu gier jest taki, że tam trzeba trochę pograć, żeby mieć lepszy statek. I co? I ktoś pogra sobie w to, będzie miał OP statek, albo ustalimy, że gramy tylko najsłabszymi. No to... Nie wiem, czy to ma tak trochę sens.
te snaki, co się zjada kulki i trzeba drugiego węża zrobić? Snaki? To są chipsy chyba, nie? Znaczy chodzi o Snake.io, tak? Tylko tam chyba nie bardzo multi można zrobić. No jak się nie wyrobimy? Panie, ciężki trening, jak na Fame MMA. Nie możemy odpuścić. Codzienne treningi. Walić New Worlda, będziemy grali tego, Rocketa. Valoranta i Lola to ja ogarnę. Lola to na pół kliku, damy radę. Kurde, nie mogę tej policji zgubić. Masakra. Agar.io? Ale co to jest Agar.io? Bo ja nawet nie wiem. Panie, że sobie wjechałem w jakiś ślepy zaułek. A węże, tak? No nie mogę, no weźcie mnie, zostawcie. Zdążę wszystkich gliniarzy pozabijać. Dobra, może teraz ich zgubimy. Żebym z przodu mi żaden nie wyjechał. O, fuck. No jak ty i Valorant, ale panie Matchewu, my tu mówimy o streamerskich derbach. Także, no niestety, streamerzy. Chciałem też coś dla widzów zrobić, ale w tym roku zrobimy streamerskie. Marblecki, no za bardzo RNG i gierka chyba. Trzeba umiejętności zweryfikować. No, 5-osobowe drużyny, ale no sami streamerzy będą. Oh fuck. Wjechałem w kolczatkę, nie zauważyłem jej. Łatanie został dla specjalistów. No nie, no bo jak ktoś będzie lepiej ogarnięty w Rokeszu ode mnie, no to przegramy. Dobra, wiecie co? Powtórka. Reset. Co chcę trenować? No w Rocketa pojeździć. Nauczyć się jeździć. No nie no, 5 na 5. Meczyki będą. To nie wiem, czy 3 gry nie wystarczą. Bo jak na... O, fuck. Bo jak na przykład w Lola zrobimy 2 meczyki i 1 ewentualnie na dogrywkę. To już jest. Ile czasu? Valorancik. Valorancik to jeden meczek tylko, nie? Rokeszyk można też zrobić 2 meczyki i 1 ewentualnie wyrównujący. Ty na początku końcu każdego live i będzie git. Nie no, no na streamach też pewnie pogramy coś tam tego Roketa. Co to ma być za bramka? Myślałem, że normalnie przejadę. Pancerna brama, no kurde.
Naprawdę. Kurde. Policja jest z przodu. Helikopter mnie chyba widział. Dobra, oby mnie te gliny z dołu nie zobaczyli, tylko... O, fuck. Tu nie ma żadnej ciężarówki policyjnej. Wcale nie ma ciężarówki. FIFA? Nie no, ale FIFA to też znowu ludzie musieli wykupować, nie? Dzień dobry, jestem waszym pociągiem. O, czekamy. Cześć, Zygasz, siemanko, hej. Co tam? Co tam, jak tam? Dobra, udało się uciec. Obmyślamy tutaj właśnie, bo na urodzinki w listopadzie mam. Zawsze coś organizujemy i będziemy robić derby streamerskie. Obmyślamy, jakie gierki mogą być. Mamy Lola, Valoranta i Rocketa. I się zastanawiam, czy tyle starczy, czy coś jeszcze dobieramy. Może chcesz dołączyć do dyskusji? A przede wszystkim zapraszam w listopadzie na derby. Będzie dużo akcji. Będzie krew, pot i łzy. Dobra. Udało się. Kolczatki. Na 5 godzin. Także jak zrobimy dwa mecze w LoLu i jeden wyrównujący. I on jeszcze przez telefon rozmawiał. Chyba. Lester, I got the spike strips we need. Good. Now, once we have all the modified gauntlets, we take this score. Przez telefon. Very nice. Do tego Valorancik 1 i Rokeszyk 2 plus 1 wyrównujący. No to w sumie to będzie 15 minut, także. LOL półtorej godziny? Nie no, gierki tam trwają do 20,5 godziny max, także no w sumie na 3 gierki może być półtorej godziny. Jakby nie patrzeć. Ale będziemy mieli takich specjalistów prawdopodobnie jak Lili. Także ona cały czas gra w LoLa, także będą dobre taktyki. To wiecie, szybko pójdzie. Trzeba by się jakiś horrorek, to Strasowa by miała swoją kategorię. No dobra, gdzie mam jechać? Ratuj Jimmy'ego, jedziemy. Tylko w sumie po 5 minut na mecz, to nie wiem ile meczów by było. Chyba tylko dwa... Znaczy to się nazywa BO3, o właśnie. Profesjonalnie, BO3 w Rokecie. Także profesjonalnie tutaj się wypowiadamy. Dreamerski turniej. BO3 Rocket, BO3... Co jest z tym autobusiarzem? BO3 w LoLu, BO1 w Valorancie. Streamuję jeszcze sami na tym, na Discordzie. No nie, no nie mogę, no. Powiem tak, ekipy już jest trochę, ale jeszcze kilku będę dobierać streamerów, także. Wiesz, może chyba zrobić max 4 na 4 drużyny? No to będzie jeden rezerwowy, no to co mam powiedzieć? Żaden problem. Przecież jak jednemu na przykład nie będzie szło, bo to jest, będzie było 3, to w drugim meczu mogę go zmienić. No i tak to będzie wyglądać. Ja rezerwowy w Rokecie. No nie no, ja się nauczę latać, to nie będę rezerwowy. Ja będę kapitanem drużyny, to się by na rezerwę nie dam, ha. I co? S?
O, też masz urodziny w listopadzie? Kiedy? Dobra, zajmiemy się GTA, muszę uratować Jimmy'ego. O, ty on mi wyjechał. To jest 8. O, jesteś z listopada, ja jestem 6, moja żona... No dobra, po kolei. Ja jestem 6, szwagier diabła 6, diabeł 14, moja żona 15 i ty 28. Social media is my life. It's given me the recognition I've been denied my whole life. I can make snarky comments. Rocket to będzie losowość? No nie będzie losowość. Ludzie umieją grać, a jak nie, to mają miesiąc, żeby potrenować. Stresowa już chyba instaluje Rocketa, coś czuję. Już tam 50% w instalacji pewnie ma. Zobaczycie, jakie tryhardy pójdą. A do wygrania co będzie? Może ten, może tak standardowo jak się mówi, o paczkę żelek będziemy grali. Kupię żelki i ten, i wyślę wygranym. Co o tym myślicie? I co jest? Fakolca on pokazuje. Gdzie jest pistolet? Czemu nie mam pistoletu? Don't matter when you're a total badass psycho, you dick. Daddy's boy. Przywieź osobiście lepiej. No ciężko będzie. Nie będę miał kiedy się wybrać z tymi żelkami. Ale to musiałaby być nagroda dla widzów wtedy. Bo ja pojadę do, nie wiem. Jak pojadę do jakiegoś streamera, to może mnie nie wpuści. Jak pojadę do streamerki, to jak wrócę do domu, to już mnie nikt nie wpuści. Także wiecie, no. Tak to zapewne będzie. No jak mam go uratować, jak ja nie mam tego? Ja motorem jadę w tym problem. No właśnie, i to jest taranowanie motorem. Wait, dawaj tą furę. Szybko, szybko. Nie, nie mam samochodu. Masz samego kontentu na 3H max plus czas na organizację? No to dobrze. Może zrobimy w rokecie BO5. O, czekajcie, mogę zmienić auto. Jak do streamerki będzie, to ty zawieziesz? Nie chcę nic mówić, ale Mika mieszka w Anglii. Także jak ona wygra. Ale to 5 osób wygrywa, to cała drużyna, to wszystkich 5 trzeba będzie przecież. Wiesz, to nie wygrywa jedna osoba, tylko cała drużyna. Nie zabija jej porywaczy. Aha. Ty, a teraz mam broń. A czemu wtedy nie miałem? Kurde, nie mówcie, że teraz będę musiał tym jechać. Naprawdę nie możemy się przesiąść do innego auta. Bo ja odwaliłem. Będę na vloga, rozdaję streamerom żelki. Kurde. Powiem wam tak, jakbym motocykl kupił, bo mam w planach turystyczno-sportowy, to zrobiłbym wam kontencik taki. Byśmy pojechali z żelkami, by się filmik nazywał pojechałem z żelkami po Europie, w sumie można powiedzieć, bo jak do Anglii motocyklem, no kurde, te żelki to najgorzej, ej, trzeba Mikę dać do przeciwnej drużyny i trzeba ją pokonać, to by było przerąbane. Żelki pocieszenia? Nie ma żelek pocieszenia. Albo się wygrywa żelki, albo nie. Brutalna rzeczywistość. Ja trochę zbaczam za bardzo chyba na drugi temat. Tutaj GTA trzeba się zająć. To jest tylko takie zadanko poboczne, żeby synalkę uratować, nie? Zabolało? No niestety, no życie nie jest sprawiedliwe.
wrong with your baby? And he saw, like, actually, i właśnie, a jak wyjdzie remis, chociaż mamy trzy gierki, no to nie ma jak, żeby przed remis, nie? It's actually a miracle I survived seeing a picture of its own thing. Enough! All right? Eve, fucking enough! I get it. Maybe that one was a little OTT, but it's generally really good times. Yeah, good times. Great times. Wielki ważniejszy niż GTA. Alright, the troll can come out of his cage. Screw you. Finał w Rocketa wychodzi. To nie, to muszą być cztery gry. Muszą być cztery gry plus dodatkowa w razie dogrywki. Cztery gry plus dogrywka ewentualnie. Już? Dobrze, że Rocket jest taki krótki. Dobra. Trafiłem. Kulki będą? Kulki są zbyt randomowe. Sorry, pal. Ty, Snoop Dogg. Kurde.